W tym filmie pokażę Ci w ekspresowym tempie, jak połączyć asystentów AI od OpenAI z Twoimi automatyzacjami w make.com. Zaczynamy! Jak zawsze materiały z tego filmu są dostępne do pobrania u mnie na stronie. Link znajdziesz w opisie tego filmu. To jest szybki tutorial, krótsza wersja mojego pełnego filmu, gdzie tworzymy pełny zespół redakcyjny tworzący automatycznie treści na filmowego bloga. Tutaj znajdziesz link do tego filmu, jeżeli to bardziej Cię interesuje. Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z platformy make.com bądź OpenAI, najpierw radzę Ci obejrzeć podstawy, a potem wrócić do tego filmu. Natomiast jeżeli już to wszystko wiesz, no to bierzemy się do roboty. I teraz przechodzimy do make.com, tworzymy nowy scenariusz. Musimy dodać jakiś trigger. W tym wypadku dodam po prostu stworzenie jakiejś zmiennej. Niech to będzie tytuł artykułu i zwartość, wydajność ogniw fotowoltaicznych. Teraz, aby połączyć naszego asystenta z make.com, dodajemy moduł nazywający się OpenAI. I aby gadać z asystentem, message and assistant. Wybieramy nasze połączenie z OpenAI i asystenta, którego chcemy wykorzystać. No i jaka będzie wiadomość? W tym wypadku, jako że wybrałem asystenta, który tworzy konspekt artykułów na bloga, wybieram po prostu tytuł artykułu, który jest naszą zmienną. I już mamy połączonego asystenta z OpenAI. Przetestujmy. Napiszmy konspekt artykułu na temat opodatkowanie dla działalności gospodarczej, rodzaje. Klikam Run Once, żeby przetestować. Po chwili mamy odpowiedź z modułu OpenAI. Zobaczmy, co tam się kryje. Content 1, tekst. Value, skonstruowanie planu wpisu, plan wpisu, wstęp, podatek dochodowy itd., itd. Zadziałało, także mamy połączenie OpenAI Assistance API z make.com. Teraz możesz przejść do tworzenia swoich asystentów, ale żeby to zrobić dobrze, trzeba unikać paru błędów. Także polecam Ci, obejrzyj ten film, żeby napisać dobre instrukcje dla swoich asystentów.